Witajcie, z tej strony Woderion zapraszam Was do kolejnego materiału na kanale, zarazem i ostatniego odcinka Superman i Lois sezonu trzeciego, w którym, no, tutaj pożegnamy się na jakiś czas właśnie z tym serialem, naprawdę wybitnym, jednym z lepszych właśnie seriali w, w ostatnim czasie, jak i nie najlepszym serialem w ogóle. No i cóż, tutaj zrobiłem ankietę, bo coś tutaj ma niesamowitego się pojawić. Tutaj, no, widzimy, że Supergirl wygrała, a właściwie jego kuzynka, bo mam nadzieję, że tutaj Power Girl się pojawi. Wiecie, Power Girl, tak. Mam nadzieję, że pojawi się ona, że pojawi się Power Girl. To by było naprawdę niesamowite, jakby tutaj się pojawiła. Jeśli nie, tutaj, no właśnie pod koniec, tak trochę, żeby tutaj no przyszła i tutaj no, coś zrobiła. Może uratowała Clarka, kto wie. Przed Doomsdayem. No, wygrała ona m.in. z, z flaszem i z Zjobardem. No z Gotham sami nie było wcale tutaj nic trudnego wygrać, bo to wiecie, to ty, 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 tylko gotownajcci. Ale korzystając że z flaszą tutaj wygrała, no to jest to całkiem interesujące. No, to miałoby najwięcej właśnie sensu, żeby właśnie kara się tej pojawiła z innej ziemi, czy, czy właśnie z innej ziemi, może z tej ziemi, Clarka, kto wie. Dobra, zaczynajmy. Omowanie odcinka. I coś tu, moi drodzy, mam tutaj taką perspektywę z którą opowiada tutaj o wszystkim, widzimy tutaj wszystkich bohaterów, widzimy Steela, widzimy, no, tutaj większość, no i tutaj większość tych y, aktorów tutaj nie dostanie tutaj w drugim sezonie, w kolejnym, w czwartym sezonie jakby tej roli Steela w następnym sezonie, no nie powinniśmy zobaczyć, Lany, który też tutaj widzimy, nie, nie zobaczymy, General Lane też odejdzie, no i naprawdę tutaj sporo chyba z, tylko, Super rodzina została, z tego co wiadomo. bo naprawdę sporo tych aktorów no, nie zagosi w czwartym sezonie. No, ciekawe, dlaczego. Czy tutaj oni wszyscy zginą, czy coś? Hm. to byłoby dziwne. No i cóż, no, mam tej kolejną scenę i tutaj pierwszy już problem. No, Lex Luthor gdzieś tutaj zniknął. No, nawet General Ray nie wie, co się tutaj z nim zdziało. A to, że no, w, w ostatnim odcinku, właśnie tutaj. Pod koniec no, widzimy, jak on spotyka Bizarro, czyli tutaj on coś w nim pomajstruje, no i tutaj zamieni go w deja, przynajmniej taka tutaj moja teoria była. Pod, no i mówiłem to właśnie pod koniec poprzedniego odcinka. No zobaczymy, czy miałem rację. No i nasze duo znajduje jakieś ciało, trochę zawite jak Mayheim zabijał, ale tutaj Nolois mówi, że to nie był Mayheim, to był Luthor i to był właśnie sygnał od niego. I nasza właściwa wiadomość od Lutora. Co oczywiście tutaj, no, już się za, za wszystko tutaj zagryza. No bo wiemy, że no, Lutor nienawidzi Lois Lane. Ona wpakowała go, bądź bo jest do więzienia, i chce się zemścić na Lois Lane. No i na Supermanie też. Tu. Oczywiście, nawet taka informacja tutaj nie przeszkadza naszym tutaj bohaterom. Właśnie naszej rodzinie tutaj tutaj, no, family trip sobie zrobić, no, z całą rodziną, no, czyli, no, bracia i, no, Superman i Lois. No, w międzyczasie tutaj, taj Supermana, General Lane tutaj zostaje podstępem, no, tutaj zwabiony do ciężarówki no, zabierają go gdzieś. No i oczywiście, no, nie muszę wam mówić, kogo tutaj to może być plan, nie? Tutaj, no, za zakładnika wziąć Lane'a. W kolejnym międzyczasie mamy tutaj rozmowę ojcowską między synem a ojcem, co no, tutaj na pewno było potrzebne dla Jordana. Mamy też dosyć romantyczną scenę między Ellaną a no, Johnem Ironsem. No oczywiście tutaj nie będę nic mówił co ty będzie dalej, no, ale chyba myślę, że każdy wie. Następnie tutaj w, no... Idziemy do Rutora, widzimy, że on eksponuje na no, Blizzard'a. Widzimy, jak krowę dali dla niego i on po prostu krowę rozszarpał. Czyli no, widzimy, że to jego jakiś wirus tutaj męczy. Wirus Darkseida. No i cóż, no widzimy go, widzimy Blizzard'a. No cóż, no nie wygląda on najlepiej, no lepiej to on już wyglądał. Nawet patrzcie to jego yy, emblemat Supermana, dosyć mocno się starł atakuje współpracownika Lutora, ale to jest w niego, no, jakby żółtym kryptonitem, no, z żółtego kryptonitu. Tylko kurczę, skąd wiedział on, że to właśnie ten żółty kryptonit jest jego słabością, nie zielony? nie? Ja teraz myślałem, że on tutaj zielony będzie w niego strzelał i tutaj no, Lutor się dziwi, ale tu nie, tutaj on jest, co widzimy. No tak, jak to było w Kominiczu, najmądrzejszą osobą no, tutaj na wszechświecie. I tutaj wszystko wie. No niby tutaj, no najpierw chciał Luther go zabić, ale potem się tutaj budzi, ten go wita jako przyjaciela, nie? Więc tutaj, no widzimy, już będzie eksperyment jakiś robił na nim, żeby, no, pokonać Supermana, nie? Tutaj wiadomo. No i Luther tutaj wyjaśnia dla Bizarro, że im mocniej tutaj i im częściej ginie, tym silniejszy się staje. No i tutaj, moi drodzy, to akurat jest nazwa tego odcinka. What Kill You... Tutaj make you stronger, czyli to, co cię zabija, staje, no, tworzy cię jako silniejszym. Robisz coś silniejszego, tak można byłoby to wyprzetłumaczyć. Już następnie tutaj widzimy, jak no, wymyślnymi tutaj metodami Luthor zabija Bizarro. Co oczywiście lutoro musi być nie dla tej przyjemnością zabijanie swojego Nemesis. Może w innej wersji, wersji Bizarro, ale zawsze. Tak, były granaty, były miotecze ognia, była piła, było nawet podtapianie Supermana. Co no, kojarzymy się z jednym z filmów z Błądem, ale to w szczegół. No, nawet w jednym momencie widzimy, jak droł się na siebie tutaj <grym> tej i Bizarro. Co jest no, było ciekawe do oglądania. No i tutaj, jak no, po tej całej scenie tutaj tortur, no, zabijaniem Bizarro w nieskończoność, no, widzimy coś takiego. No, on jest Darkseid. Przepraszam bardzo, tutaj pomyliłem go z innym, tutaj wrogi Superman, no on jest Doomsdayem. Już tutaj no ta przemiana już prawie jest gotowa, jeszcze trochę i no Doomsday się tutaj, jakby jego transformacja się zakończy w Doomsdaya. No i mam tutaj, między tym czasie ponownie oświadczenie tutaj no, czy wyjdziesz za mnie tutaj, no niesamowite, no cóż, no Lana na pewno troszeczkę to zaboli. No, ale to na tercji ze stylem więc no tak. a i tutaj też tę te dwójkę no więc no spoko. Bardziej styla i, i ta Lana, ale tutaj ta dwójka też, no spoko, że są razem. Ale no cóż, no więcej ich nie zobaczymy w czwartym sezonie. Być może tam gdzieś pojadą, czy coś, nie? Jakoś tak to się tutaj mm, tak to się wyjaśni, nie? Że oni gdzieś tam pojechali na no, miesiąc miodowy, czy coś takiego. No i mamy, mamy wielką scenę, Spotkanie Supermana z Rexem Luthorem i to z tej dzień, tym prawdziwym Rexem Lutorem, jeszcze tego no, nie widzieliśmy, co jest naprawdę no, zajbiste. No, oczywiście no, Superman mówi, że no, nie skrzywdzi Lois ani jej rodziny. Czyli no, tutaj no, Luthor nie wie, że, że, on, że Clark to jest Superman. To jest to na tyle dobrze. No i w mojej takiej wersji Lutora, no, można powiedzieć też, złamanego Lutora nie widzieliśmy do tej, gdzie on po prostu w prostych słowach mówi, że tutaj Superman nie jest nikim innym jak głupcem w polarynie, jak no, psem, nie? Jest, no wow, no takiej wersji Lutora I, no nie widziałem, jest naprawdę interesującym Lutorem, mam nadzieję, że tutaj no nie zabijał go i czy coś się mu nie stanie, żeby w kolejnym sezonie był jako główny villain właśnie, sezon to by było niesamowite, jakby właśnie takiego Villana dostać na cały sezon. No, Superman się pyta, gdzie jest General Lane, ale no, Superman, znaczy, Lekslutor używa takiego urządzenia, którego Lois używał żeby Supermana wzywać, no ale tym razem no Superman tutaj nie przeleci, bo teraz przyleci oczywiście Doomsday. Proszę bardzo, tak wygląda Doomsday, nawet tutaj ma znak Supermana, czyli to jest Superman Doomsday, no, ale no Doomsday, no i super, naprawdę fajnie, że widzimy w takich serialach taką postać jak Doomsday, jest no, i niesamowite, naprawdę to było moim marzeniem, pamiętacie, w drugim sezonie mówiłem, że ten koleś, nie, który tam w tej, z tej podziemi idzie, to na pewno jest dumsday, no i tutaj się no zawiodłem, bo to był bizarro. ale teraz po czasie muszę przyznać, że no może i wtedy miałem rację, nie, tylko no troszeczkę za wcześnie, troszeczkę za wcześnie to powiedziałem, że on tutaj jest dumsdayem, dopiero teraz z nim się stało, więc no jakby co, no mogłem, no troszeczkę to przewidziałem, okej, okay? niech, niech tak będzie. No i wcale, a wcale nie przypomina teraz Superman'a ten, ten stwór. No i proszę, tutaj widzicie co Doomsday robi Superman Tutaj pragnę ciekawostką walnąć, tak, yy, yy, w komisjach w momencie, którym, no, Doomsday walczy z Superman'em, no to Doomsday zabija Superman'a. Jest to historia śmierci Superman'a, więc no tutaj, no bądźcie na to gotowi, no, że Superman może tego nie przeżyć. No i ktoś go tutaj może uratować, mam nadzieję, że to będzie Power Girl, tak jak mówiłem na początku materiału, fajnie by było. Oczywiście, no tutaj przenosi się do miasta, Steel to widząc oczywiście chce tutaj pomóc do Supermana, no, ale no, Superman go powstrzymuje. No bez zbroi tam idzie, nie, jak, jak Dureń, zamiast założyć zbroję i tutaj no walczyć. No widzimy tutaj mega walkę, gdzie no nawet tutaj pod wodą walczą. No i naprawdę no... Ten z Doomsday to, kurczę, jest o wiele silniejszy od Supermana. W komiksach mieliśmy, no, no różne to były historie, nie, Ale tam zawsze Wonder Woman pomagała, nie, tam pozostali też. Nawet w tym filmie Batman vs. Superman, no, tutaj pomogli Wonder Woman i Batman, pomogła dla, no, tutaj Supermana Henry'ego Cavill'a pokonać bizarro, no, tutaj, no, nic takiego nie będzie miało mięsa, miejsca. Aczkolwiek... Tutaj jakby chciał go Superman pokonać, najprawdopodobniej najlepszym wyjściem byłoby wlecenie słońca i to właśnie z mocą słońca napakowanej pod koniec poprzedniego sezonu. Wtedy by sobie poradził, by byłby napakowany dosyć mocno tą mocą słońca i wtedy go pokonałby. No niestety, no tutaj nic takiego nie ma miejsca. Ale fajnie tutaj go mrozi, zrobi z niego taką kostkę lodu i unosi tą kostkę lodu, w której jestem zamknięty Doomsday, co oczywiście naprawdę nawiązuje dosyć fajnie do pierwszego, pierwszej sceny, pierwszego sezonu właśnie serialu Superman i Lois, gdzie on tutaj zamroził wodę i ogasił reaktor atomowy, dzięki temu właśnie tutaj pomysłowi, żeby w ten sposób tutaj za zamrozić wodę. No tutaj tym razem tutaj no, tak pokonuje zdaje, że nabija go, napala. No i widzimy Supermana z rozwaloną fryzurą, który, no, yy, tak wygrał. 100% legit, no, tutaj nic się na pewno nie stanie. Tutaj pokonał zdaje, czy nie. No, i gdzie tutaj zaczyna wtedy grać taka jakaś fajna muzyczka. No, i Dumbsday się podnosi, bo pamiętamy w tym właśnie uniwersum. I Im, no, właśnie to, co go zabija, staje, no, tworzy go jako. I silniejszą jego wersję, czyli no tutaj dzięki temu, że Superman go zabił, no to jest jeszcze silniejszy. No i mamy naprawdę epicką walkę tutaj w pociągu, w torach, tam w metrze, ok. Czyli no najfajniejsze filmy zawsze mają taką walkę superbohaterskie. No i wychodzi na to, że chyba jednak Bizarro pokonał Supermana po latach. I tak, moi drodzy, dostajemy w tym odcinku historię śmierci Supermana, bądź co bądź. I tutaj mega zoom teraz na rodzinę, gdzie syn z mocami mówi, że nie słyszy oddychania właśnie no, no Supermana, więc możliwe, że dostaliśmy teraz śmierć Supermana, historię śmierci. No bo jak mówiłem, Doomsday zabija Supermana właśnie w ten sposób w komiksie. No, i mamy fajną scenę, gdzie przed Supermana w jego ostatnich chwilach, najpropo to, bo nie, no, naj ostatnich chwilach, no wszystkie te jego chwile, całe życie, jego przymyka przed oczami. No i w żadnej tutaj, niestety, chwili nie widzieliśmy jego tutaj, tymamu i tutaj złączenia z nim z Batmanem no niestety, ale widzimy jego rodzinę. To to, oczywiście, go to jak najbardziej teraz dało motywację, żeby jak najbardziej pokonać dumę. Dom zdaje. I tak jak mówiłem, no, wbija tutaj, dom zdaje gdzieś jakąś planetę. Najprawdopodobniej no jest to księżyc, tak mi się wydaje. No i widzimy takie tutaj starcie, prawie jak w anime, co oczywiście, no, podoba mi się jak najbardziej. I to jest to, moi drodzy, to jest naprawdę ostatnia scena odcinka. No, tego się nie spodziewałem. Tu, wiecie, oni tak lecą do siebie, tak się walą i i następuje koniec z całego sezonu. Nie wiemy, co tu się stanie dalej, czy on pokona. To po prostu taki hamski cliffhanger. No. Myślałem, że tu, wiecie, ktoś się pojawi, jakiś crossover. Na to wychodzi, że będziemy musieli poczekać na kolejny sezon, żeby się dowiedzieć, jak to on pokona Dumsteya. Czy tutaj z kimś się, tutaj ktoś mu pomoże, nie? Bo to sam to nie wiem. Supergirl z innej ziemi, może tak będą uważać, tak mocno, że. Z no nieną no, ziemię się przeniosą, nie? Na ziemię właśnie Starger czy tam. No Starger, to może to by było już za mocno, no ale na no, ziemię Flasha, No bo Flash miał się pojawić. Może wiecie, do, na Ziemię 2 się przeniosł i Power Girl, czyli no Supergirl, który jest, no starszy, i to wiecie, ma dekolt na wierzchu, że tak powiem. Który tutaj no, pokazywałem Power Girl, no, jak najbardziej mogłyby pomóc. I tak we dwóch wybrali radę z Doomsdayem. No i cóż, tutaj chyba ten Superman w tym odcinku nam no, udowodnił, że jest silniejszy od Supermana Henry'ego Cavill'a. No bo cóż, no... Nie udało się dla Doomsdaya go zabić, aczkolwiek jest to inny Doomsday niż tam był... w Ligdzie Sprawiedliwości. To zobaczymy jeszcze. tutaj. No niestety, no, moi drodzy, no brak mi słów taki kamski cliffhanger tutaj. Miał być jakiś crossover czy coś. Mówi, że coś będzie niesamowitego. Ten aktor, no i ten chyba to coś niesamowitego, to wyszło, że to jest bizarro. Nie Flash, nie tam Supergirl, niestety, ale Flash ma się pojawić w następnym sezonie. Przynajmniej I Showrunner chce właśnie, żeby tutaj, no. Superman się z innymi bohaterami spotkał i żeby z Flashem pogadał, to by było fajne. A jak wiecie, Flash, tam może jeszcze parę jakiś tam osób, byłaby Liga Sprawiedliwości wtedy i może, może byśmy dostali, kurcze Darkside takiego, wiecie, Darkside takiego seri w serialu, to byłoby nieźle. No, Smallville był Darkseid, letto. co to był za Darkseid, my chcemy z prawdziwego zdarzenia. Teraz jest technologia, no zobaczymy. Aczkolwiek, no, następny sezon będzie miał tylko 10 odcinków, będzie troszkę ucięty. Ale jeśli to będzie bardziej widowiskowo i lepiej ten serial wygląda, to może to jeszcze lepiej. Aczkolwiek, ten, te właśnie odcinki serialów nie są jakieś długie. Ten sezon nie są długie, mają 15 odcinków. Ten miał 13, więc, no, nic takiego wielkiego. Zresztą to było na tyle. no, cóż, no Brak widzów tutaj, w strasznym napięciu mnie ten odcinek trzymał, i nadal trzyma, bo nie wiem, co się tutaj stanie dalej. Będziemy musieli czekać na cały kurcze parę miesięcy na, na rozwinięcie, co to będzie dalej. Czy Bizarro tutaj wygra, czy, no, czy Dom Zdej tutaj zabije. Supermana, jak komisach, czy jednak nie. Bo o wiele fajnie by to wyglądało, jakby tutaj Superman, wiecie, niby że umarł. To by było super. Naprawdę do to, to komiksów mega nawiązanie. By byśmy wszyscy mieli łodyf. Oh, to no, takie po prostu. Pod koniec taka, wiecie, jak w Dragon Ballu trochę, no niestety smutne. No i tak było, moi drodzy. To było tyle w moim odcinku. Ja mam nadzieję, że wam się podobało to umówienie. Jak i tutaj umówienie całego sezonu, ja się z Wami w tym momencie zżegnam i zapraszam do kolejnych odcinków.